Witajcie tu Pyro i czas na Let's Play Devil May Cry 4, odcinek 19, misja 17, Diego for Strings. W tej części tej misji będziemy musieli odzyskać Yamato oraz przemierzyć Fortuna City, które jest zaatakowane przez demony z bramy oraz przez demony wywołane przez Saviora i właściwie przez Zakon Świętych Rycerzy. No i naturalnie musimy zacząć misję. W poprzednim odcinku, jak pamiętacie dobrze, zdobyłem broń Lucifer. Jest tutaj właśnie. Lucifer ma posiada tylko jednego kombosa do wykupienia, nazywa się on Pin Up. Jest to wyrzucenie 5 ostrzy na raz. Mogę to kupić, fajna rzecz. I nic więcej nie mogę kupić. Jeżeli chodzi o przedmioty, to pozwolę sobie zakupić ostatnie Blue Orba. I zostaje nam w takim razie jeden Purple i jeden Blue Orb do wykupienia. A teraz trochę o Lucyferze. Przede wszystkim, no jak widać, wcześniej pokazywałem, prawda, posiada takie różne ataki. A teraz właśnie pokazuję Pin Up, czyli to, co przed chwilą wykupiłem. 5 na raz ostrzy. Jeżeli jesteśmy pod postacią demona, będziemy wysyłać aż ich 10. No dobra, idziemy dalej. Aha, jeżeli chodzi o kombosy ze Swordmastera Lucifera, no to sobie pozwolę przypomnieć. Dwie takie strzałki wylatują, albo ewentualnie do obrony, tak. No. Naturalnie, jeżeli chodzi o Lucifera, ataki takiego typu nie są skuteczne, one po prostu troszeczkę zadają obrażeń. On jest bardziej na taktykę nastawiony, czyli na wybuchy. Wybuchy są bardzo tutaj skuteczne, jeżeli chodzi o tą broń. Jesteśmy w porcie. Miasta Fortuna i jak widać się pojawiły armia demonów. Teraz namierzę wszystkich. I eksplodujemy. No. Nie wiem. Aj. Pomyliłem, nie ustawiłem w padzie odpowiedniego ustawienia przycisków. Przez co nie mogę zmienić styl. No i czas na demona. O. Jak widać przybyła dobra, stara gwardia świętych rycerzyków. No dobra. Jakie uniki? Masakra. No i szarża. No. Piękna dobitka. Mniej więcej tak wygląda Lucifer. Posiadając 3 broni, oczywiście możemy wykorzystać w pełni nasze zdolności bojowe. Co prawda jeszcze nie na maksa. Ale o tym później. To była jakaś dziwna awaria. No dobra. Jesteśmy ponownie w mieście. Jesteśmy tutaj w okolicach tego dziwnego bazarku, co był. Jak pamiętacie, tutaj były red orby ukryte. Znowu je zabieramy. No, jak widzicie, znowu jest łapka, znowu musimy walczyć. Można tutaj troszeczkę wykorzystać tę umiejętność Dantego. No właśnie.
No tak. I tak. No i teraz najtrudniejsze zadanie, pozbyć się pana latającego. O, jeszcze widać, że mamy dwóch do kolekcji. Aj. Bez zmęczenia. O. O, trzeba to po prostu załatwić, o, po takiemu. Raz, dwa. Kurde. Dante się zbugował. Ale się udało. Uff, na szczęście. No, ale dziwna sytuacja była. Idziemy dalej. Trzeba rozwalić parę jabłek dla orbów. No i teraz oczywiście szybkie cięcia. Naszym ukochanym stylem, Swordmasterem. No i pięknie. Ile red orbów się dużo zebrało. No jak widzicie, jesteśmy na ulicy miasta, tutaj nie byliśmy wcześniej, byliśmy właściwie na balkonach. Pamiętacie, że tu było bardzo dużo demonów podczas drugiej misji. Niestety się nic nie zmieniło od tego momentu. Znów ich jest piekielnie dużo. Ale mamy na to broń. Zaczynamy akcję. Jak widzicie, demony potrzebują wszystkie najtęższe umysły ze swojego, tak powiem, paradajsu. I trzeba po prostu dobrze to rozegrać. Dobra, i uwaga, jazda. Bazuki. Dobra, jazda. Okej, teraz tak będziemy się bawić. Dobra, teraz znowu pana dużego trzeba. No jak widzicie, Agnus przyzwał swoje pilki. Okej. Następny, o, mamy tutaj nasz cel. No, po wszystkich pupilkach. Teraz należy wykończyć pozostałości. I na deserek. Jeszcze ostatni został. No i koniec.
Jak widzicie, ulica została ocalona. No i teraz zostaje jedna zagadka nam do rozwiązania, czyli mianowicie ostatni fragment Blue Orba, który jest dostępny, jeżeli chodzi o ukryte miejsce. Pamiętacie ten balkonik? No myślę, że tak. Wystarczy. Ojej, pomyłka. Chcę mieć Trickstera włączonego. Trochę straciłem, ale nic nie schodzi. Ostatni Hidden Blue Orb, jeżeli chodzi o odnalezione, takie pozostawione wszędzie, na pustynami, takich miejscach skrytych. Jeżeli chodzi o minigry, niestety dwie pominąłem, więc zabraknie nam po prostu raptem dwóch. Tych orbów, niestety. No dobra. Dosyć marudzenia. Tutaj tej ulicy także nie pamiętacie. Ona była wcześniej zablokowana w pierwszej misji. Ale już kaoperę każdy pamięta. A zablokowane było dlatego, by nie dostać się do tego cacka. Ostatnia sekretna misja, 12. Musimy dojść do celu bez odnoszenia obrażeń. Jak widzicie, znowu uroczy pokój z laserami. No i... Ewentualnie musimy przejść do pokoju z laserami. No nie ma problemu. Odmawiam czas. No proszę. Nie mogę, muszę to zrobić bez czasu. Jest na to metoda. Jak widzicie, mam pełny pasek Trickstera. Znaczy nie Trickstera, a Gunslinger. Tak zwany Disaster paseczek. To jest paseczek od Gunslingera, właściwie od Pandory. Oj, failiłem. No dobra, raz się zdarza. No pokazuję, co będzie jak... Dobra, jeszcze raz. No dobra. To już wiemy. No dobra. Dzięki Pandorze tam się dostaniemy. Jak widzicie po cieniu, który jest wskazany, jestem teraz czołgiem. I to jest najprostsze przejście tej oto minigry. No dobra, dumni posiadacze walizki, Pandory. Można iść dalej, ale jeszcze pokażę ostatni sekret, który tutaj jest. Pamiętacie uroczą piwniczkę, gdzie... winnicę, gdzie właśnie Nero pierwszy raz w sumie walczył tak na poważniej? No właśnie. Gunslinger wciąż jest uaktywniony. To dobrze. Niestety jedna skrzynia umknęła się przed atakami, ale to nic. Dobra, o co chodzi? Widzicie tego Gold Orba? Wcześniej go tu nie było. No i właśnie moim celem jest tam po prostu pójście po niego. Po trzeciego i ostatniego Gold Orba, którego tu mogę zdobyć. Oczywiście naturalnie można było ich więcej do zdobycia. Mam nadzieję, że starczy mi Pandory. Uff. Starczyło i nawet jest zapas. Bardzo dobrze. Ostatni. Gold Orb. Jeszcze jest jeden. Nie wiem, czy o nim wspominałem. Jest on... albo w zależności od kogo. Ponerze to jest ten cmentarz, z którym się walczy z Dagonem. Nie wiem, czy pokazywałem. Mam nadzieję, że tak. Tam można zdobyć czwartego Gold Orba. Ale załóżmy, że... nigdy nie używałem, nie będzie mi raczej potrzebny. Miejmy takie nadzieje. No i możemy śmiało iść. Oho. Widać jakieś cienie krążące nad nami. To prawdopodobnie jest Hellgate'a, który jest umieszczony... O, proszę. Jak widać, tutaj coś krąży nad nami.
i są to po prostu najzwyczajniej cienie. Dobra, dostał. Okej, dostał. Dobra, pierwszy pad. Teraz przyszło czas na rycerzy. Jak widzicie, rycerze nie dają za wygraną. Dobra, teraz należy pokonać tego, który kwiczy. Au. Aj, odnowiła mu się tarcza. Raz. Co on wyprawia? Aż, nie udało się. Jak widać, potwory również walczą ze sobą. Rycerze wraz... Jeszcze raz. Au. No dobra, nie mam pomysłu kogo, więc pomyślam... Więc myślami będę... O, właśnie. To było ciekawe. Użyłem triku Swordmastera, a dostałem... Dobra. Jeszcze raz. Raz dostał. Dobra. Najlepszy kompost go wykończył. No i git, pomimo że trochę dziwnie mi ta kiepska, bardzo kiepsko mi poszła ta walka, nie była aż tak źle. Jak widać, Divinity Statue oznacza, że czeka mnie walka. No i krótki, dość nietypowy filmik, jak na tą grę. It was my assumption that those demons would prove far inferior in the face of your tactics. You summon and kill. Summon and kill. I fail to see the logic here. The price to pay for power? Humans. They are but stubborn and foolish. It takes a journey to hell for them to accept and praise their god. Your judgments interest me not. For I am here to reclaim what is rightfully mine. That is what you think. And that is why I wait in your power. Of my quest.
opportunity to battle a being of such grand illusion as you is a sweet fortune. Dość teatralny cutscenka. Walczymy oczywiście znowu Agnusem, który strzeże Yamato. Dobra. Okej, Agnus został pięknie zneutralizowany, przynajmniej na chwilę. Faktycznie na niego bardzo skuteczny jest Okej, jak widać rybki. Znowu? Dobra, jeszcze raz. Próbowałem uniknąć. Dobra. Kończymy tą historię. Dobra, kończymy. Jakoś tak oryginalnie chciałem. How can there be such a difference between us? You surrendered your humanity. Is that simple? But you are not human. So why am I inferior? You assume humans are weak. Okay, yeah, their bodies lack the physical ability of a demon. But humans possess something that demons don't. What? What is it that demons lack? Please, for the sake of my research, please tell me. No, 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 no. If you're gonna continue your research in the next world. No, 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 no. Do your homework first. And the rest is silence. No i tak jak to Dante mówił, reszta jest milczeniem, pokonaliśmy Agnusa. Ten nie wiedząc czemu przegrał z Dante. Był dosyć z tego powodu zawiedziony i nie wiedział tak naprawdę dlaczego. No wiadomo dlaczego, ponieważ Dante jest pół demonem, pół człowiekiem, tak jak był Agnus. Ale Dante powiedział, że jest coś, czego ludzie, czym ludzie nie lamią w przeciwieństwie do demonów. Tego się nie dowiedział od Dantego, a to jest po prostu ludzkie serce. Dzięki temu Dante jest taki potężny. Ciekawa koncepcja.
No jak widać, w świątyni pod wielką operą znajdowała się właśnie... Właśnie, nie wiem, klucz do bram w piekieł? Chyba tak. No w każdym razie Dante wziął sobie Yamato, przy czym zniszczył również bramy do piekieł, ponieważ właściwie nie zniszczył, a zniszczył otwarcie do bram piekieł, a brama piekieł wciąż jest. Także zobaczmy co dalej. Jeżeli chodzi o punktację, to tutaj chyba dobrze. Punktacja S. Punktacja S, dokładnie. No i dostałem z 3000, prawie 4000 punktów, więc sporo. Ale czas jeszcze na jedną cutscenkę. I know this thing's a major cultural artifact. But it's bad for the community. You get it back? That's one sword. And one to go. Need some company? I think you better help the others. Try to get them as far away from here as possible. Got it. Jak widać, Dante bawił się nową bronią w stylu swojego brata Virgila. Zniszczył oczywiście, naturalnie była to prezentacja również broni Yamato, jaką Dante zdobył. Zniszczył nią plamę piekieł. No i przyszła Trish, która zapytała się, czy pomóc mu w walce z Saviorem. No i to właśnie będzie następna misja, 18. Destroyer. W takim razie, macie ciepło. Na razie, cześć.